Siemano, jestem Namionek, witam was w nowym odcinku na moim kanale. Dzisiaj oczywiście jesteśmy na GeForce Kinsie. No i mamy sobie do przetestowania nową skrzynkę. W dzisiejszym odcinku będzie to skrzynka Tiger Speed. Otworzymy ich około 11-12, tak mi się wydaje. Lecimy już z pierwszą skrzyneczką, żeby nie przedłużać zbytnio. No i na sam start jakoś słabe dual beretki za 6 zł. Spróbujemy sobie zarobić oczywiście na tej skrzynce, ale ciężko będzie, bo tutaj są bardzo małe procenty na to. Ale wiem, że Silk Tiger, tak to się Silk Tiger nazywa? Tak, Silk Tiger jest w stanie polecieć z tej skrzyneczki. Mam nadzieję, że ten odcinek nie będzie taki za krótki, tylko coś nam poleci. Ewentualnie na upgraderze coś sobie zgarniemy. No ale na razie na to się nie zapowiada. Lecimy sobie z kolejną skrzynką Tiger Speed i jest płomień Chantigo, okej. Okay. Jaki będzie płomień Chantigo? O, minimum 113 zł i to jest już coś dobrego, bo będziemy mogli otworzyć kolejną skrzyneczkę. A to oznacza, że odcinek będzie trwał dłużej. Okej, okay, może teraz ten droższy płomień Chantigo za 340 zł? No nie, znowu za 113, zawsze coś, zawsze coś. Lecimy sobie z kolejną skrzynką. Patrzymy sobie, czy wylecie coś dobrego. No CZ Tygrys nie jest najlepszym dropem z tej skrzynki. Lecimy sobie z kolejnym skinkiem. No na razie tak średnio powiem widzowie, że siedzi ta skrzyneczka, średnio. Osobiście na razie jej nie polecam, ale może kiedyś się przekonam, no kto wie, kto wie. Może coś dobrego wyleci tak nagle, ale no takie Blood Tigery to nie przekonują jakoś do tej skrzynki. Dobra, otwieramy sobie chyba dziewiąte otwarcie, z Point Chantigo znowu. W jakimś ta... O, tak, Factor New tym razem, no to już jest coś dobrego. Dobra, otwieramy sobie kolejną skrzynkę, może jakaś kostka nam poleci, no na razie nie ma kostki. Ale mamy 3 razy Point Chantigo, to jest wartość około 500 zł, mi się wydaje widzowie. Bo to no ponad 500 zł, bo ta meczka jest za 300. Falcon za 278 zł, 515, ok. 857 zł w kontrakt, survival jakiś. Co to jest za survival? 650 zł, dobra, idziemy sobie dalej pootwierać te skrzyneczki. Tutaj ładnie siadło razy 1,9, tutaj 0,8, no szkoda już trochę. Ale dobra, próbujemy sobie dalej. Tutaj mamy trochę tych pieniędzy, może tym razem się uda, może się uda. I co teraz? Tygrys bengalski, chyba tak to się nazywało. O, Factor New będzie. Factor New będzie profit. Więc cieszę się, cieszę się. W ogóle jakie małe procenty są na te kosy i tak jakoś średnio chcą lecieć. W sumie duże są, bo tutaj z 3% może będzie. O, znowu Factor New. Z 3% może jest na te kosy łącznie, nie chcę mi się dokładnie liczyć tak szczerze. Ale jeżeli ktoś wie, to może napisać. No teraz tym razem strata, bo minimal wear leci ten tygrys bengalski, ale jeszcze mamy 281 zł na koncie. Oj, ten FAMAS, on chyba daje plus. Tak jest, FAMAS za 320 zł. Widzicie? Zapeszyłem trochę, w sensie nie zapeszyłem, zhejtowałem trochę tą skrzynkę i nagle zaczęło oddawać. Teraz jak ją spropsuję, że oddaje, to ona nie będzie oddawać. No kurde, nie wiem o co chodzi z G4, czy mam jakiś podsłuch, czy co? Okej, okay, dobra, Kawa i Jaguar. Też jest profit, może ten droższy Factor New. No dobra, czyli wychodzimy chyba na plus w tym momencie, zaraz zobaczymy. Nie są za beretki, beretki niestety nie są najlepsze, ale dobra, ile mamy? No tutaj 1000 będzie, prawie 1000, 911 zł, jakiś bajonecik. Bajonecik za 564 zł, naprawdę? To co, otworzymy sobie jeszcze trochę tych skrzyneczek, 06 mnożnik. No nie wierzę w to, czekajcie, gdzie jest, tutaj jest Tiger Speed. Dobra, otworzymy sobie jeszcze 5 tych skrzynek. Zobaczymy sobie, co z nich wyleci. Płomień Chantigo, okej. Factor New może? O, Factor New, dobra. Lecimy sobie z kolejną. Co tym razem poleci z tej skrzynki? Famasik, okej. 600. O, minimal wear za 70 zł. Już chciałem powiedzieć, że 600 zł mamy i bardzo fajnie się odkuwamy. A tu lipa. Oj, petka, tygrys bengalski, okej. 160 zł, jak najbardziej przygarnę. Nie wiem, co teraz leci. Szok totalny, Cobra Strike jakieś, po ile są Cobra Strike? No może będą te droższe za 80 zł? Tak, są te droższe za 80, za 90 w sumie prawie, bo to 89 zł. Tygrys bengalski, okej. No dobra, czyli po prostu strona nie chce, żebym kończył odcinek, więc jeszcze chwilę możemy pootwierać. Proszę, Factor New, tak jest. Dobra, robimy kontrakt z tego, to jest potężny teraz zarobas, 1200 zł. To jest M9 znowu jakaś. 1400, dobra. Czyli się odkuliśmy, więc potwieram sobie po te dwie skrzynki na koniec i po dwa skiny pójdziemy na upgradera razy 5, nie, no razy 2 w sumie 50%. Oj, CZ Tygrys i na tym skończymy sobie odcinek. No bo co, nie ma co przedłużać. Skrzynka oddaje jak najbardziej, ale trzeba po prostu mieć farta.
którego ja przed chwilą miałem, teraz nie mam. Nie wiem, o co chodzi totalnie, ale dobra. Kumicho Dragon to też nie będzie plus. Dobra, otworzę 5 tych skrzynek. Nie chcę mi się przedłużać odcinka, ale jeszcze będę. O, jeszcze raz będę mógł razy 5 otworzyć. Może coś dobrego, jakaś kostka. Tygrysy bengalskie. No może będą na plus. 2 na plus, 1 na nie. Dobra, i ostatnie otwarcie tej skrzynki w dzisiejszym odcinku. Jeszcze oczywiście będziemy ją otwierać, ale nie w tym odcinku. Czyli pojęczam tylko faktorniu, to też faktorniu. Okej, no proszę bardzo. Dobra, mówiłem, że idziemy na upgrade na 50%, więc idziemy sobie 50% ustawić, cyk. To sobie na razie, o, nie pokazuj ponownie, ok. O, i to sobie siedzi bardzo ładnie. To sobie oczywiście wrzucamy wszystko, tam później zwolnimy trochę tempo, dobra, cyk. I to sobie nie siedzi, więc dobrze, że teraz nie siedzi. Lepiej, żeby teraz przepaliło niż później. Oczywiście to sobie jeszcze weźmiemy w stanie trzech skinów. I to sobie siedzi chyba. Tak, siedzi sobie ten decimator. No i zaraz będą te droższe skiny. O, tu też może kostkę wyciągnąć. O, oczywiście, że możemy kostkę, ale weźmiemy sobie tego Empressa, damy sobie na lewo. I lewo sobie siedzi. Ok, to Empressa zostawimy sobie do kontraktu na sam koniec. Teraz wrzucimy sobie te trzy skinki. Kurde. Damy sobie na dół, na dół, na dół, na dół. Proszę, siedzi. Dobra, siedzi. Talonik też idzie do kontrakciku, ładnie siada. Weźmiemy sobie te dwa skinki, później te dwa skinki. Na tym zakończymy dzisiejszy odcinek na upgraderze. Jeszcze pijemy na kontrakt. Wybrane przedmioty, ok, to sobie zmienimy. Cyk. Nie, nie zdążyłem przewinąć. O nie, dobra, to nie siedzi. I ostatni upgrade w dzisiejszym filmie to będzie. Cyk, cyk, cyk. 1000 zł. Ojejku, dobra. I czy to sobie. Nie. Góra, prawo. Dobra, idziemy sobie na kontrakt z tym, co mamy. I tym kończymy dzisiejszy film. 941 zł. To jest jakaś M9 oczywiście. Może być. W sumie tyle, ile miałem na starcie odcinka. Tyle mi zostało. W jutrzejszym filmie przetestujemy sobie kolejną skrzynkę, czyli skrzynkę Forevera. Tym oto miłym akcentem kończymy dzisiejszy film. I do usłyszenia już jutro. Siemano.